O takich warunkach większość zespołów ratownictwa medycznego podlegających pod pogotowie ratunkowe w Legnicy dziś może tylko pomarzyć. To oddana do użytku w tym roku nowoczesna siedziba w Lubinie. Jak ustaliliśmy, trwają rozmowy w sprawie budowy w kolejnym mieście regionu. Miejmy nadzieję, że w najbliższych latach, czyli na następny rok i rok następny, kolejny, 25 rok, rozpoczniemy całą już dokumentację i budowę nowej siedziby dla zespołu ratownictwa medycznego w Polkowicach. Tu wiele zależy od przychylności gminy Polkowice i Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie w Polkowicach brak bowiem miejsca nie tylko dla pracowników, ale i karetek. Bliźniaczo podobny jest przypadek Jawora. Taki sam problem identyczny mamy w powiecie jaworskim. Też zespoły nasze stacjonują w budynku Straży Pożarnej, gdzie jest mało miejsca i też karetki stoją na zewnątrz. Są to identyczne pod względem wielkości zespoły. Pierwsze w kolejności wydają się Polkowice, gdzie rozmowy na temat wskazania działki pod budowę mają być zaawansowane. Jak usłyszeliśmy od władz pogotowia, w dalszej kolejności w Jaworze będzie można skorzystać z tego samego projektu, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach zadania.